Cześć, z tej strony Grzegorz Myszor i dziś pokażę Ci, jak zagrać Maryjny utwór Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry. Jest to bardzo przyjemna, radosna piosenka Maryjna, także myślę, że Ci się spodoba i przyda się, jeżeli chodzisz na różne pielgrzymki, albo na przykład w październiku czy w maju zagrać też na różnych nabożeństwach. Jest to bardzo fajna opcja. Posłuchaj, zagram, zaśpiewam i zaraz się tego nauczymy. Z Jasnej Góry, z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. Jesteś tu, tuż obok mnie, jesteś ze mną w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Jesteś tuż obok mnie każdy dzień. Okej, tak to leci. Refren można zaśpiewać dwa razy, teraz już, żeby nie marnować Twojego czasu. Zaśpiewam to raz, ale potem, jeżeli to powtórzysz tymi samymi chwytami, których za chwilę się nauczysz, to dokładnie tak samo wyjdzie. Najpierw lecimy ze zwrotką. Bicie, jakie jest ogólnie w całym utworze, to jest bicie liczone w rytmie na 3. Du, góra, góra. Raz i dwa i trzy, i raz i dwa i trzy, i raz i dwa i trzy, i raz i dwa i trzy. Dosyć szybkie tempo jest. Po prostu sobie licz. Raz i dwa i trzy, i raz i dwa i trzy, i raz i dwa i trzy. I sobie uderzaj dokładnie tak, jak tutaj widzisz w schemacie, czyli du, góra, góra. Raz i dwa i trzy, i raz i dwa i trzy, i raz i dwa i trzy, i... Tak to jest powoli. Szybciej oczywiście docelowo musi być grany. Ok, lecimy już ze zwrotką. Na początku mamy pierwszy wers, Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry. Są tam dwa akordy, A-dur i H-moll. I każdy z tych akordów trzeba zagrać cztery razy tym biciem. Czyli na początku chwyć A-dur i uderzamy. Du, góra, góra, du, góra, góra, du, góra, góra, du, góra, góra. Może powoli grane to nie brzmi jakoś super dobrze, ale docelowo dynamicznie zagrane będzie brzmiało bardzo dobrze. I też jak mówiłem, raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy. Coś takiego. No i oczywiście potem przyspieszasz. Okej. Później po tym A duże mamy H-moll. I H-moll też gramy cztery razy czyli tym biciem, czyli raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy. Coś takiego musi być zagrane. Czyli A-dur cztery razy, H-moll cztery razy i przechodzimy do drugiego wersu. Zaczynamy tutaj od chwytu E-dur 7 i też gramy go 4 razy tym biciem, czyli du, góra, góra, raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy. Ok, 4 razy E-dur 7, później znowu chwytamy A-dur i A-dur znowu 4 razy w tym drugim wersie. Raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy. Czyli pierwsze dwa wersy mamy, później jest trzeci wers i tam jest... Gdy sobie kończąc drugi wers trzymamy A-dur, to wystarczy puścić, jeżeli trzymasz wskazującym środkowym i serdecznym, to wystarczy puścić środkowy palec, masz A-dur 7 i też grasz go 4 razy. Coś takiego wychodzi. Później po tym A-dur 7 masz D-dur i też D-dur grasz 4 razy. Coś takiego. Okej. No i zostaje nam czwarty wers zwrotki i tam mamy na początku H-dur 7 i H-dur 7 gramy też 4 razy. Raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy, raz i dwa i trzy. Coś takiego. I później mamy samą końcówkę zwrotki, gdy już przechodzimy do refrenu. Tam jest właśnie E-dur i ten E-dur 7, który ma podkreślić takie, tak, że tak powiem, podkręcić tą atmosferkę. I właśnie tym E-dur 7 mamy wejść do refrenu i tam gramy tak. E-dur gramy dwa razy i E-dur 7 też gramy dwa razy, czyli łącznie zagramy to cztery razy, ale właśnie E-dur dwa razy, E-dur 7 też dwa razy. Czyli lecimy E-dur dwa razy i tu nic nie musimy zmieniać za bardzo, tylko wystarczy, że puścimy ten, wystarczy, że puścisz ten serdeczny palec i po
powstaje E-dur 7 i masz te dwa akordy, czyli raz, dwa i trzy, raz, dwa, E-dur 7, raz, dwa i trzy, raz, dwa i trzy, coś takiego. I w tym momencie zaczyna się już refren. Także powtarzam wszystkie zachwyty ze zwrotki. Przez pierwsze trzy wersy każdy chwyt gramy 4 razy, czyli A-dur, Ha-moll w pierwszym wersie, E-dur 7, A-dur w drugim wersie, A-dur 7, D-dur w trzecim wersie. Później mamy czwarty wers, Ha-dur 7 gramy 4 razy, E-dur gramy 2 razy i E-dur 7 też 2 razy tym biciem, które się nauczyłeś lub nauczyłaś. I teraz mamy refren. I jak gramy w refrenie? Na początku, pierwszy wers refrenu, jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną. Też gramy po 4 razy te akordy, czyli tak samo jak graliśmy pierwszy wers zwrotki, bo mamy A-dur i Ha-moll, czyli... Dokładnie tak samo się gra pierwszy wers refrenu, jak pierwszy wers zwrotki tymi dwoma akordami. Później mamy akordy E-dur 7 w drugim wersie refrenu, czyli gramy 4 razy akord E-dur 7. I później mamy A-dur, gramy go 2 razy i E-dur 7 też 2 razy. Coś takiego wychodzi. I to jest ten drugi wers refrenu, czyli E-dur 7 4 razy, potem A-dur 2 razy i E-dur 7 2 razy. Okej. Okay. Trzeci wers refrenu, wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Na początku A-dur 4 razy. Później mamy D-dur 2 razy. Po D-dur mamy Ha-moll 2 razy. Coś takiego, no jak słyszysz, wolno to brzmi dosyć średnio, ale później będzie brzmiało ok. Trzeci wers nam się kończy i czwarty, ostatni wers z refrenu mamy A-dur 2 razy, potem E-dur 7 2 razy i potem znowu A-dur, ale tu A-dur już na samym końcu 4 razy. Coś takiego. I ten cały refren, zagram go teraz, 4 razy A-dur, 4 razy Ha-moll, 4 razy E-dur 7, 2 razy A-dur i 2 razy E-dur 7, potem 4 razy A-dur, potem 2 razy D-dur, 2 razy Ha-moll, 2 razy A-dur, 2 razy E-dur 7 i kończymy na 4 razy A-dur. Ok, no i tak się to gra. Gdy sobie zagrasz zwrotkę, refren, później kolejną zwrotkę i kolejny refren, wyjdzie ci cały utwór Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry. Także to jest cała filozofia, to nie jest trudne, jest tylko jeden akord barowy, bardzo prosty, ale jest szybkie tempo, docelowo musisz po prostu zagrać szybko, żeby to wszystko ładnie brzmiało. Także w tym wideo poradniku to już jest wszystko, jeżeli się podobał, to dajapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i polub nas na Facebooku. Tekst z chwytami do tego utworu i z innymi zwrotkami znajdziesz na stronie jakzagrasz.pl, link jest tam na dole w opisie, tam sobie wszystko znajdziesz, możesz sobie pobrać PDF-a za darmo, wydrukować, też to jest bardzo wygodne w korzystaniu. Jeżeli jesteś początkującym gitarzystą i masz jeszcze problemy na przykład z biciem, z chwytaniem akordów, z wciskaniem strun, z poprawnym tutaj pracą prawej, lewej ręki, to wejdź na www.gitaraodpodstaw.pl, bo przygotowałem kurs dla początkujących gitarzystów, który naprawdę pomoże ci te wszystkie problemy pokonać i nauczyć się bardzo dobrze grać na gitarze. Moi uczniowie, którzy już go przerobili, naprawdę pozytywnie go oceniają i dzięki temu wierzę, że naprawdę to są tak genialne lekcje, że po prostu jesteś w stanie z tego skorzystać i naprawdę wyciągnąć z tego bardzo dużo dla siebie. Także gitaraodpodstaw.pl, tam wszystko znajdziesz i zachęcam cię też do pobrania darmowej tabeli chwytów gitarowych i kursu chwyty gitarowe dla każdego na stronie chwytygitarowe.com. Tam na przykład się nauczysz akordów barowych i też bardzo dużo wiedzy o akordach poznasz. Także chwytygitarowe.com, teraz już nie przedłużam. Trzymaj się, do zobaczenia i na razie. Hej!